Dwie partie z rzędu bez porażki to już niesamowity kapitał w moich rękach, bo pamiętajmy, że w tym turnieju było dotychczas w kratkę: przegrałem pierwszą, przegrałem trzecią, przegrałem piątą. Ale nie przegrałem siódmej. W związku z tym, że w parzystych rundach szło mi w miarę dobrze, no to te nieparzyste okazywały się do tej pory felerne. Natomiast wczoraj zremisowałem z Dawidem Nawarą, odczarowałem białe, odczarowałem nieparzyste rundy. No i humor troszeczkę lepszy, ale oczywiście przeciwnicy są tutaj wielce wymagający. Więc pomimo wielkiej, dwudniowej serii bez jaja, dzisiaj no, przeciwnik też chciał mnie schrupać, i było to dla mnie stosunkowo jasne, że Pragnananda, czyli uczestnik najbliższego turnieju kandydatów, ostatni z którym w tym turnieju będę grał, bo wcześniej grałem z Widitem oraz Gukeszem, no to było jasne, że on tutaj będzie próbował wygrywać, bo chce po prostu zwyciężyć. W całym turnieju, a do tego zawodnik taki jak ja, no to dla niego jest no, zawodnik, z którym po prostu chce wygrać bez względu na kolor. Dlatego spodziewałem się, że po raz kolejny, jeżeli zacznę E4, to przeciwnik nie będzie szedł w kierunku E5, tylko w kierunku obrony sycylijskiej, tak jak niemal wszyscy poza Vanem Nguyenem tutaj wybierali. No i zobaczmy, co poszło. Przyznam, że troszkę biłem się z myślami, czy nie zagrać d4, ale ostatecznie stwierdziłem, że e4 to jest dobry wybór, c5, skoczek f3 i skoczek c6. Tego też się spodziewałem. To jest wybór, który Prag od wielu lat wybiera, jak chce wygrywać. No i oczywiście mogłem powtórzyć skoczek c3, które grałem z nodirbkiem, ale. No nie bardzo mi się to uśmiechało. Spodziewałem się, że poskoczek C3, G6 i jakoś nie miałem ochoty na to. Przez moment nawet próbowałem się przygotowywać na wariant czelabiński. Tutaj też przeciwnik mógłby zagrać D6. Gdybym miał pewność, że będzie grał D6, to bym w to poszedł. Ale na D5, na E5 te struktury trzeba dość dobrze znać. Łatwo w nich też zrobić coś głupiego. Mimo, że obiektywnie białe, jak dość dobrze znają, to tutaj myślę mają dość komfortową grę, ale no, stwierdziłem, że zagram go nie z B5. I tu byłem ciekaw, co przeciwnik zagra. Do tej pory grał E6 i G6, a zaskoczył mnie ruchem skoczek F6. Ja na to zagrałem skoczek C3, bo tylko to znałem. Tu jest jakiś ruch E5, ale ja go nie kojarzę. No i D6. Ten ruch mnie zaskoczył, i tutaj nie wiedziałem do końca, co powinienem zrobić, bo mm, no wiadomo, że przeciwnik mnie Próbuję wpędzić w jakąś nietypową pozycję no i oczywiście gdybym grał ze słabszym graczem i yy, miał choć trochę o, o, pojęcia o tej pozycji to pewnie zagrałbym tak, tak i tak nie wiem czy tutaj jest coś innego niż bicie no i tu może na przykład pozycja jakaś nie wiem tego typu powstać yy, która wydaje się bardzo fajna ale no przeciwnik yy, po coś tak zagrał, nie wiem może tu jakieś E5 go nie z D6, Roszada yy, no te pionki są jednak podejrzane może tutaj po E5 jest jakiś inny ruch, może jest to skoczenie. G4 i nabicie Hetman bije D6. Nie chciałem tego sprawdzać, bo po prostu nie wiedziałem, jak z czym to się je, o co tam chodzi. I zagrałem d 4 i po cichu sobie mówiłem, że mogę przeciwnika przechytrzyć i tak się stało moi drodzy, przechytrzyłem go a raczej on przechytrzył się sam bo o co chodzi, no trzeba tu bić Hetman D4, goniec D7 i lądujemy w wariancie, który ja dopiero co grałem yy, proszę was, yy, na Bundeslidze z Aleksandrem Donczenką ale tam było skoczek F3 D6, D, yy, skoczek C3 Skoczek F6, D4, bicie, bicie, skoczek C6, goniec B5 i mamy tę samą pozycję, ale innym yy, porządkiem ruchów. Yy, I liczyłem na to, że może przeciwnik tego nie zna. I co się okazało? Nie znał, nie popatrzył tego, no a to już mi dało spory taki kredyt zaufania do swojej pozycji, bo tutaj jest parę niuansów. Ja zagrałem goniec C6, bicie goniec G5. Jeżeli ktoś z Was śledzi wszystkie analizy bez silnika, to doskonale jesteście świadomi, że tak grałem no niecały miesiąc temu, albo dokładnie miesiąc temu. E6, długa roszada, goniec E7. I wieża H1. Tutaj są inne ruchy, ale wieża H1 jest. Y takie kąśliwe, i tam Tomczenko zagrał Roszadę. Ja E5, bicie, bicie, Hetman D4, wieża D4, wieża C8, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest troszeczkę lepsza pozycja białych, ale czarne muszą się gimnastykować. No i oczywiście, kiedy Prag zobaczył to, że takie coś może powstać, to nie chciał na to iść. Nie po to wybierał sycylijską, żeby tutaj z dziaduszką się bronić po kilkunastu ruchach. Więc zagrał Hetman A5, bo kojarzył, że ten ruch egzystuje, że on tutaj istnieje. I faktycznie taki ruch jest, natomiast on istnieje głównie po ruchu Hetman D3, gdzie tutaj pojawiają się idee skoczek D4 i tutaj takie wysoki Hetmanem. Czy w tym momencie, czy później są, często to nawet się proponuje wymianę tego Hetmana na A6. Natomiast tutaj jest to ruch wielce ryzykowny, i ja byłem tego świadom. Bo rzecz w tym, że białe nie grają król B1, nie grają jakichś wolnych ruchów, tylko jest ruch koń D5. Ja tutaj pomyślałem dłuższy czas, 17 minut, mimo że pamiętałem, że ten ruch prawdopodobnie tutaj działa. Chciałem się jednak upewnić, bo nie powtórzyłem tego przed partią i dlatego no, po, 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 posprawdzałem te warianty. Może trzeba było zagrać od ręki, wtedy przeciwnik bardziej by się wystraszył, no ale tak nie zrobiłem. Nastąpiło bicie bicie i Hetman bije A2. Przyznam, że przy partii niespecjalnie rozpatrywałem tutaj jakiekolwiek inne możliwości, natomiast zobaczyłem, jaki plik miałem, którego, który powtarzałem jakiś czas temu, że tutaj chyba h się jest optymalnym ruchem. Przy partii i w analizie w ogóle o tym nie rozmawialiśmy z Pragiem, więc z ludzkiego punktu widzenia jest to ruch no taki z kategorii nie za bardzo, a on po prostu pobił. I tutaj powiem wam szczerze, że nie wiem, jak mam kontynuować, żeby uzyskać przewagę, ale to, co zagrałem, no obu nam wydawało się optymalne. Zagrałem wieża D3 po to, żeby grozić ruchem wieża A3. Na przykład, jeżeli następuje no dobra, Roszada nastąpiła. Wieża A3 może od razu teraz nie grozi, ale za chwilę może grozić, bo tu po wieża A3 jeszcze Hetman może zbić. Natomiast ja szykuję po prostu to, to zagranie w odpowiednim dla mnie momencie. I teraz dość długo myślał tutaj Prag, bo 22 minuty. E5 nie działa. E5 to jest bicie, bicie i wieża E5. I ta pod jest chyba po prostu bardzo zła. Król nie za bardzo ma co zrobić. Roszada to traci gońca. Jak tak, to no może deszeć. W najgorszym razie, jak nic nie widzę, mogę mu zbić, zbić, dać szacha. No i to też wygląda bardzo końśliwie. To może być koniec, prawda? Bo tu, tu, jak tak, to tak. Jak król odchodzi, to tutaj jest koniec. Skoczek jest związany, nie można się nim zasłonić, więc to też może przegrywać. E5 no na, na, niemal na pewno jest słabe. Nie działa, Hetman bije D5, bo, bicie, bo goniec F6, bardzo jest to istotne. Teraz na Hetman bije, goniec bije, na goniec bije F6 wygrywamy Hetmana, a na GF6. Bicie, bicie i wieża E3 wygrywamy gońca. E, także mm, to po prostu nie przechodzi. E, skoczek D5. <śm> wydawało mi się złe, bo wieża A3 i ten Hetman teraz spada właśnie w, tej, w tym układzie. Nie ma tutaj posunięć Hetman, więc tak nie można zagrać. Stąd metodą eliminacji dość szybko dochodzimy do tego, że chyba trzeba zagrać Roszadę. Prak jeszcze mówił o tym, że rozpatrywał coś takiego i tutaj Hetman A2, no ale no, to się wydaje... No, no, nie wygląda to dobrze. Idea jest taka, że no jakby pogorszyła się niby pozycja króla białych, ale no jakoś ciężko uwierzyć, że tutaj czegoś nie ma. Choć szczerze mówiąc, ja nie wiem, co to miałoby być. Tak na pierwszy rzut oka trzeba byłoby tutaj troszeczkę pomyśleć, żeby skruszyć tę obronę przeciwnika. Natomiast nastąpiło najbardziej naturalna posunięcie roszada. I teraz nie mogę niestety zagrać wieża A3, bo bicie. I mogę, mogę oczywiście iść na taką pozycję. Natomiast, no tutaj mam dwa pionki, mniej jednego odbiję, ale nie więcej, więc lepiej tutaj nie stanę. Dlatego chcę wtrącić. Teraz nie można odbić, bo wieża A3 i na to, na to, na to. Teraz mogę już pójść na taką pozycję w której mam przewagę, wisi i skoczek i pionek, skoczek c8, no to to jest pozycja może nawet przegrana. Myślałem, że wieża c3, wieża c7, białe stoją bardzo aktywnie, mają lepszą strukturę, jest bardzo blisko wygranej. A jeżeli skoczek na f5, być może nawet można zagrać g4, korzystając z obecności wieży na trójce, tak h3. No i znowu, są ogromne problemy, moim zdaniem, ze zremisowaniem tej pozycji czarnymi. Nie jest dziwne, że prak zagrał najbardziej naturalny ruch, czyli d5. No i tutaj jest ciekawie, bo ja praktycznie nie rozpatrywałem niczego innego niż to, co zagrałem. No i ciekaw jestem, czy tu mogło być coś innego. Ja nie widziałem, bo gdzieś mi no zbiłem, zbiłem i ja teraz oddałem jakość. Chodziło mi przez moment po głowie skoczek e5. Ale. Ale co to miałoby dać, to nie wiem, bo tutaj jest szach, tak i skoczek szachuje z tego, co mi się wydawało. Teraz, jeżeli tak, to bicie tak, no i przegrywam. A nie, nie przegrywam, bo to jest skoczek F7. O kurczę, tego nie widziałem. To tu mam piona więcej. To czekajcie. To może? To może ja tak mogłem zagrać? To nie widziałem, że tutaj mogę pobić Hetmanem. Ale nie, tu nie mogę pobić Hetmanem, bo jest strącony szach, i na to tak, o właśnie. I potem bicie Hetmana. No to to skoczek 4 mi się tutaj, ale na to mogę. Nie no, tak to znowu szach, i to też źle wygląda. Tego się obawiałem, tego się obawiałem. Może słusznie, może nie słusznie. W każdym razie, no zresztą nie jest jasne, co ja chcę, bo nawet jak. Chociaż nie, no tutaj akurat jest jasne, bo tutaj mam pionka więcej, tak. To, to raczej jest spoko chociaż nawet ta pozycja może nie jest taka jasna wygląda dobrze, ale czy tu jest coś więcej to ciężko powiedzieć więc no pytanie, może skoczek E5 działa, no ale ja się tego bardzo obawiałem, bardzo się obawiałem, bo też jest ruch skoczek E4, grozi ma w jednym ruchu, na wieża E4 teraz szacha można dać nie wiem, ja jestem niemal przekonany że to jest złe dla białych a jakie, jakie tutaj są inne możliwości? To prawdę mówiąc, nie widziałem nic. Co to mogłoby być? To mi do głowy nie przychodziło, no bo jakieś tego typu rzeczy nigdy chyba nie działają w dowolnej konfiguracji, no bo tutaj tracę po prostu takiego pionka i no ciężko. Chyba, że tu E7, chyba, że tu jakieś E7 posunięcie, to tego nie widziałem. I jak tak, to coś takiego. A, to może tak mogłem zagrać, czyli tutaj i po prostu zbić. Ale to nawet wtedy tak, tak, bicie, bicie i tak. Nie, no to też nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy ja tu w ogóle coś miałem. Czuję, że może coś być, ale w którym miejscu to nie wiem. Ja po prostu zbiłem, zbiłem tak goniec F6, i to był jakby forcing, na który szedłem. Wydawało mi się, że jest bardzo blisko wygranej, ale. Jednocześnie mój przeciwnik myślał, że faktycznie są tu pewne nieprzyjemności, ale on niemal zawsze się powinien obronić. Mi się wydawało, że ja niczym nie ryzykuję, a może się okazać tak, że tutaj wygrywam, bo król przeciwnika jest bardzo słaby. Wystarczy, że ja dam szacha, i jest koniec. Póki co skoczek zasłania. Natomiast tutaj dość kluczowe jest to, że nie, na, nie działa najbardziej naturalny ruch wieża E8 bo teraz jest no bardzo groźnie, nie mogę ruszyć tym skoczkiem na dowolne miejsce, bo na przykład jak zagram, nie wiem, tutaj, no to dostaję po prostu dość eleganckiego mata. Więc muszę na to uważać, ale jest kapitalny ruch skoczek E5. Przesłaniam te linie, nie ma mata na jedynce, groże wieża G3, no a to jest po prostu wieża G3 i mat. Yy, I tu kluczowe jest wieża G7, wieża G3, szach, tak, 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 tak. Żeby się obronić. I skoczek G4 mam na końcu. I mi się wydawało, że to jest pozycja wygrana dla białych. Że tu się czarne właściwie nie mają żadnych opcji. Nie mogą hetman E7, bo wieża bardzo ładnie na E3 wskakuje. Jest już koniec partii. Nie można, nie można pobić, bo skoczek F6. A jak hetman gdzieś odchodzi, no to wygrywam na przykład w taki sposób. I kasuję materiał, przechodząc do wygranej pionkówki. Więc... To, to przegrywa, tak mi się wydaje. Wieża F7 chyba też, bo Hetman E6 wieża jest związana i grożą tutaj tego typu rzeczy. Natomiast nastąpiło wieża G7, które widziałem, ale no przyznam się, ja nie wierzyłem w to, że czarne się tutaj bronią. Wydawało mi się, że w najgorszym razie dostanę taki stabilny plusik i będę mógł wozić przeciwnika. No, ale jak stanęła ta pozycja, tutaj miałem godzinkę. No, i posiedziałem sobie 38 minut. Mówi w ogóle transmisja, i nie znalazłem niczego. Nie wiem, czy, czy tu coś jest. Nasza analiza z tym hinduskim młodzieńcem pokazała, nic nie pokazała. Obaj nie widzieliśmy tutaj specjalnie nic genialnego. Ja przez moment myślałem, że mogę tutaj próbować moi drodzy Hetman E6, taki Hetman E5 żeby zająć tą bardzo ważną przekątną, znaczy ja ją i tak zajmuję z pola F6, ale stojąc na F6 nie mogę zbić pionka D5. Dodatkowo wieża na E8 chce przyjść, dlatego myślałem o tym i tutaj i zajmuję linię E i wszystko niby fajnie, ale co robić w tym momencie, to niestety nie wiadomo, bo tutaj i hetman C7 i hetman B6, oba te ruchy są kąśliwe no i tu można również wpaść w terapaty, dlatego to odrzuciłem Myślałem o tym, żeby, żeby tutaj, nie wiem, zagrać tak, tak i pobić z pułapką, no ale po prostu tak, tak i tak. Ciężko uwierzyć, że ja tutaj coś chcę zrobić. Myślałem o tym, żeby dać tak, tak i wieża C3 po to, żeby grozić tutaj szachem, tylko że to jest niewielka groźba, tak naprawdę, i nawet jak przeciwnik pobije tak. To co prawda nie Oj przepraszam oczywiście za to małe utrudnienie. Tutaj niestety uprzedziliśmy wydarzenia, ale mam nadzieję, że Was to specjalnie nie zmartwi. Bo w tym momencie W tym momencie okazuje się w tym momencie okazuje się, że Hetman E6, król H8, wieża C3, tak, tak i tak. Niestety, nie mam tutaj chyba narzędzi, żeby coś zrobić. Mogę jakiś skoczek E5 próbować, no ale co ja tak naprawdę grożę po Hetman B6, to było dla mnie po prostu zagadką, i nie wiedziałem, co tutaj, co, jak, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mm, zagrałem tutaj skoczek G5. No, i tu podejrzewałem, że to jest bardzo remisowe, bo przeciwnik ma kilka opcji. Wybrał taką najprostszą. Tutaj można było się pomylić. Ja myślałem, że dość skąśliwe może być wieża E8. Wtedy skoczek E6, i idea jest taka, że na wieża G6 mam wieża G3. Bardzo skąśliwe, i teraz nawet można dać tutaj szachy. Ale nagle się okazuje, że nie ma jak się bronić przed matem na g7, sensownie. To znaczy, no tak, to jest po prostu końcówka hetmańska bez pionka, raczej przegrana. Jeżeli bicie, to bicie hg albo fg, no i znowu grozi mat. Nie ma jak się obronić tym hetmanem, nie ma żadnego szacha. No można iść na hetmańską, która jest przegrana, na, no niemal na pewno więc tutaj chyba wieża e8 przegrywa albo jest bardzo blisko. Jest ruch wieża f8 i wtedy chciałem grać tak, 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 tak. Tutaj można wtrącać tego szacha, no powiedzmy, że ten szach jest wtrącony. Teraz wieża f3. Teraz mam minimum remis, ale zastanawiałem się, czy w takiej pozycji nie mogę spróbować zagrać gf3 i grać na wygraną, bo ja mam prosty plan. Przepychać tego pionka do przodu. No grozi też skoczek E6. Zawsze mam ten remis, jakby minimum. Teraz zresztą mo może grozić szach na F7 i na H6, więc chyba trzeba Hetman F7, C7, wtedy Hetman F5 grożą Hetman F8, skoczek F7. I liczyłem, że ta pozycja jest bardzo ciekawa, że wcale nie, nie, niekoniecznie to jest remis. Hetman E7 liczyłem, skoczek E6, tak, tak. Jak tak, no to na przykład wygrywam, a jak tak, to znowu, to znowu tak. I też może to być wygrana. Więc yy, myślałem, że to jest minimum remis, a może coś więcej. No ale Prag zagrał po Pragowemu, czyli Deusha, tu, tu. No mogę teraz wrócić królem i to jest yy, powtórzenie ruchów. Zagrałem jeszcze C3, no i niestety Hetman B6. No i tutaj. Robią się problemy, bo ta idea już nie działa, skoczek e6 to, to w najgorszym razie przeciwnik mi tutaj daje wiecznego szacha. Natomiast ja zagrałem bicie, tak, zagrałem, wieża bije 5 i tutaj, i tutaj w tym momencie niestety jest ruch h6. Gdyby go nie było, gdybym był w stanie zagrać g3 i utrzymać pionka g, to pozycja białych no, jest bardzo dobra. Ale nie mam jak tego zrobić. Nastąpiło H6, Skoczek E4, wieża bije G2. No, i tutaj wieża D7 widziałem z daleka ten ruch. grożę wiecznym szachem i groszę też biciami. Na przykład, jeżeli przeciwnik zagrałby tutaj wieża F8, żeby się obronić przed tym. żeby chcieć wieża F7 i obronić się przed szachem, to biję. Bicie i, i tak. No, i ta pozycja. Wydawało mi się, że ja tutaj niczym nie ryzykuję, bo ten pionek jest dość wolny i niełatwo będzie go awansować. A ja mam dwa złączone piony, więc tutaj wydawało mi się, że to jest taka szansowna pozycja. Ale pragnę znalazł ruch, którego kompletnie nie widziałem, wieża C8. No i teraz pomyślałem 15 minut i, i dałem tego wiecznego szacha. Tutaj tak się to skończyło, bo po prostu uznałem, że oczywiście no, trzeba zauważyć, że nie można iść na chaosie, bo jest chyba tak zwany mat arabski. Natomiast przez moment liczyłem tak, tak i próbowałem jakieś idee tutaj znaleźć, ale no, na przykład tak, tak. Tak, tutaj yy, Prag dość dobrze pokazał, że bardzo fajnie może ustawić wieżę na piątce, blokując pole F5, odcinając króla. Nie widziałem tutaj żadnych, żadnych możliwości, dlatego powtórzyłem ruchy i zremisowaliśmy. Także pół punktu nie wiem, nie wiem czy powinienem być zadowolony, pewnie tak no, to zawodnik, który za chwilkę będzie grał turniej kandydatów, ale mam wrażenie że no, przez to, że on sam siebie troszkę w tym debiucie oszukał może gdzieś miałem możliwość na postawienie większych problemów w którym jednak momencie to nie mam zielonego pojęcia ci którzy oglądali na żywo pewnie wiedzą, coś tam komentatorzy Kasper Polok i Jola Zawadzka wskazywali, ja jestem bardzo ciekaw, co to mogło być. N natomiast, no, tak. Y pobieżnie mówiąc po takiej analizie którą też z Pragiem odbyliśmy wydaje się że ta partia była stosunkowo sensowna większych jakichś pomyłek chyba nie było no ale chyba się utrzymuje tylko do momentu jak włączymy silnik a ta analiza jak wiecie jest robiona właśnie bez jego udziału tyle na dziś zachęcam oczywiście do obejrzenia również ostatniej rundy będę się mierzył z Vincentem Keimerem runda rusza o 11 więc jeżeli jeżeli ktoś w pracy może sobie podglądać, to zachęcam. No i na zakończenie przypominam o korzystaniu z mm, możliwości korzystania ze wspierania y, kanału y, mojej działalności w internecie y, poprzez platformę Patronite. Kilka osób to zrobiło podczas trwania tego turnieju. Bardzo za to dziękuję. To zachęca do chociażby organizowania transmisji na żywo, bo to też kosztuje. Więc jeżeli ktoś docenia tego typu działania i w ten sposób, to jest mi bardzo, bardzo miło. Przypominam wszystkim o podnoszeniu łapek w górę, o komentarzach. Te komentarze są bardzo miłe, bardzo fajne. Cieszę się, że się interesujecie szachami. No a moim zadaniem jest sprawiać, że że można być może czegoś się tutaj nauczyć. Tyle na dziś. Do zobaczenia przy okazji komentarza z dziewiątej rundy. On może być dość późno, nie wiem jak uda mi się to ogarnąć, bo po ostatniej rundzie będzie ceremonia zakończenia i bankiet, ale mam nadzieję, że najpóźniej wieczorem się pojawi. Do zobaczenia. Cześć.